Sami widzicie, jak to można mówić, jak drudzy słuchają, nie? Tłumaczę, żeby się włączyć. Tak to nieraz jest. Moi kochani, taka krótka konferencja przygotowałem, może nic nowego. Ja wiem, że niektórzy mówią, ksiądz Glas jest zafascynowany diabłem. Tak słyszałem, szczególnie od niestety współbraci księży, którzy nie bardzo mnie lubią. No niestety wiem, jakie też są trudności w Anglii, kiedy nieraz tam proszono, żeby coś ogłosić. Absolutnie. Tam będzie ksiądz Glas. Nie wszyscy oczywiście. No, kto się boi diabła, nie? Ten, kto ma coś na sumieniu. Każdy z nas ma coś na sumieniu, ale wszystko w zależności od tego, jak do tej sprawy podejdziemy. Jeżeli podejdziemy z lękiem, to i diabeł będzie działał coraz to mocniej. On wie, tak? Pies. Pies wie i wyczuwa, kto się go boi. Jak się tupnie nogą, większość psów ucieka od razu. To samo jest niestety z tą bestią. To, co powiem w tej chwili, tego się nie mówi na kazaniach. No to nie jest oczywiście czas. Koncentrujemy się bardziej na Bogu i bardzo dobrze. No ale jak można lekceważyć przeciwnika? Jeżeli nie mówimy, że przeciwnik istnieje, to z kim walczymy? Don Kiszotem jesteśmy? Z wiatrakami? Z chorą wyobraźnią? Z jakimiś tam chorymi wyobrażeniami średniowiecza? Powiem szczerze, dzisiaj wiara w istnienie diabła totalnie zanika. Nie ma tego. Tego się już nie naucza. Nie mówi się o tym. Żeby ludzi nie wystraszyć. Broń Boże, nie wolno się niczego dzisiaj bać. Musi być ci fajnie, łatwo i przyjemnie. Musimy uśpić ludzi. Nie ma dzisiaj walki duchowej. To tylko jacyś księża, którzy jeszcze gdzieś coś mówią, że trzeba walczyć. Ale nie mamy o co walczyć. Idziemy wszyscy do nieba. Wszyscy jesteśmy zbawieni. Jak jeden guru polskiej YouTube'a w swojej konferencji mówił, który pociągnął tysiące ludzi za sobą. Nie wyobrażam sobie, żeby Pan Bóg kogoś odrzucił. Nie wyobrażam sobie. Bóg jest tak, Cię kocha, że właściwie nie ma innej drogi, jest tylko jedna słuszna droga do nieba. Oczywiście dajemy kłam Ewangelii. Coś buczy tutaj, teraz widzę, że ksiądz proboszcz gdzieś, nie wiem, poprawi coś. Także chyba z tamtej strony coś działają ostro. Ja się już temu nie dziwię wcale. Coraz to fajniej się robi. Czyli idziemy w dobrym kierunku. Dokładnie. Moi kochani, tak to jest, że dzisiaj nie można o tym mówić, ponieważ dzisiaj nikogo nie można nastraszyć niczym. I nie chodzi o nieostraszenie. Chodzi o to, żebyście byli zbawieni. Jak to mówi w liście do Filipian, Pismo Święte, z lękiem i drżeniem dbajcie o swoje zbawienie. Zabiegajcie o swoje zbawienie. Nic nie przychodzi za darmo. Dlatego warto wiedzieć i musimy wiedzieć, że wróg istnieje, że jest, że nas nienawidzi. I dlatego chciałem te słowa powiedzieć. Czy się komuś to podoba, czy nie? Moi kochani, szatan jest aniołem upadłym, ale jest aniołem. To nie taki ten z różkami, bzyk, bzyk, wyleci mu taki języczek, pamiętacie dawno? Taki na odpustach się kupowało. Jaki fajny, kudłaty szatanik. Jest naprawdę bardzo, bardzo zjadliwym aniołem. Jest, co to znaczy, że jest aniołem? Jest wspaniałym stworzeniem pochodzącym z rąk Boga.
Również po swoim upadku szatan zachowuje całkowicie dary naturalne jako anioł otrzymany od Stworzyciela. To nie jest kolega, z którym można sobie zawrzeć pakt. Ja ci zrobię to, a ty mi zrobisz po tamtej stronie tak. Będzie fajnie. Demon pozostaje cudem inteligencji i woli, mimo że bardzo źle używa swoich darów naturalnych. Nieporównanie wyższych od tych, którzy otrzymał człowiek. Kim my jesteśmy? Jakie mamy dary? Nie możemy się równać z aniołem. Ani tym aniołem, co są po stronie Boga, ani z tymi, co są po stronie niestety zła. Jedno, co jest u niego, zionie nienawiścią i zazdrością. Zazdrością, bo szatan nie może być już zbawiony. Sobie wyobrażacie to? Przekreślony jest. Zazdrość, że ty, że ja możemy się zbawić. Że możemy wyjść z sytuacji beznadziejnej. I ciągle, dopóki żyję, moja jest decyzja w moich rękach. Muszę zacząć walczyć, albo płynąć jak te zdechłe ryby w Odrze z prądem. I być jedną z tych zdechłych ryb, które będą płynąć już tylko z prądem, nie pod prąd, bo nie żyją. I jedno, co charakteryzuje świat szatański, to są takie dwie cechy. To jest kłamstwo i morderstwo. I o tym mówi Jan 8:44. Kłamstwo unicestwia życie duchowe, a morderstwo życie cielesne. I głównym rzeczą, którą szatan ma zrobić, to jest nieustannie unicestwiać, mordować duchowo i cieleśnie. Oto jest jego taktyka. I to mówi Księga Mądrości. Mówi o tym Jan w rozdziale 8. Czym jest innym jest to, co wydaje się nam ofiarować? A czym innym jest faktyczny stan, ukryty cel, do którego on dąży. To są dwa różne światy. No? Czasami jak telewizja, nie? Czasami jak te Facebooki. Jak jestem uśmiechnięty, radosny, jakie mam wakacje, wszyscy mi zazdroście. A tak normalnie to tylko cheers, uśmiech się. Bo musi to iść. Dwa różne obrazki. Ten taki na świat, do moich przyjaciół, żeby ich trafiło z zazdrości i ten prawdziwy smuta, beznadziejność, ale się muszę pokazać. Na czym to wszystko polega? Szatan rujnuje ci życie duchowe. Unicestwia ci duchowo. Fałszywa pobożność. Pozorna skromność. Ukryta pycha. Miłość. Fałszywe ambicje kogoś. Miłość bliźniego oderwana od miłości Boga. Pobożność bez postawy, głębszej podstawy. Płytka pobożność, zmęczenie, stres, upodlenie, obezwładnięcie człowieka. Czy nie to, co dzisiaj widzimy, co się dzieje? Jakie jest nasze upodlenie? Co z nami robią? Czy to jest wszystko tylko dziełem przypadku? Szatan ma dwuznaczności, dwulicowości. Działa pod pozorem dobra. Przecież on nie jest głupi. On będzie pokazywał, że jest dobry. Lubi podawać się za anioła światłości. Podszywa się. Niestety może podszyć się pod kapłana, pod biskupa, pod ludzi duchownych. To jest dopiero zysk. No bo patrzycie na osobę duchowną z autorytetem. A ta osoba wam wciska kit. Kłamie. To jest dopiero zdobycz szatana. Ktoś tu stanie i zaczyna kłamać. Zaczyna głosić swoją naukę, a nie naukę Kościoła. I taktyka, którą szatan stosuje, polega na nieujawnianiu się, aby zło od samego początku przez niego rozpowszechniane szerzyło się niepostrzeżenie. To wszystko ma być ukryte. To jest tutaj właśnie na tym to polega. Ukryte. Szatan działa w cieniu, jest mistrzem drugiego planu. On nie wyjdzie na zewnątrz. To było za głupie. On jest mistrzem drugiego planu. On będzie kierował tobą z drugiego rzędu. Jak panowie wiecie, jak to nieraz, jak żona ci, ty prowadzisz samochód, a żona cię kieruje, albo odwrotnie. Żona jedzie, a mąż nie wytrzymuje i
z drugiego siedzenia, jak to mówią, kieruje, prawda? Nikt nas tego nie lubi. Zrób to, zrób tamto. Ja kieruję, ja odpowiadam. On w tak samo działa w ukryciu. I niestety, jeżeli szatan złapie duchownego, to jest ten czas jego największy sukces. Bo kieruje za jego pleców, nim, a przez tego człowieka zwodzi tysiące ludzi. Przy dzisiejszej technice można nie wyjść ze swojego pokoju i zwieść tysiące ludzi na całym świecie. Bo będą cię oglądać, podziwiać. Ach, och, ten to dopiero mówi, trafia do mnie. Ale zastanów się, czy ten człowiek rzeczywiście mówi prawdę. Wielu mówi wspaniale. Ale niech się znajdzie jeden, dwóch, którzy będą mydlić, zwodzić. Szczególnie ci mówią prawdę, co są najmniej popularni. A ci, którym najbardziej się pozwala, ten czas niech się zapali czerwona lampka. Czemu przed takim człowiekiem otwierają się wszystkie salony? Czemu jest tyle kadzenia? Ach, och, jaki wspaniały. Tylko pytanie jest, czy mówi prawdę. Moi drodzy, złośliwość i przebiegłość demonów jest zupełnie niewyobrażalna dla ludzi. Nasz mózg tego nie pojmuje, co robią złe byty duchowe z nami. Jest perfidnym i podstępnym uwodzicielem, jak mówi Apokalipsa 12, który potrafi wtargnąć w nas i nie czeka na nasze zaproszenie. Szatan nie czeka na nasze zaproszenie. Jak kiedyś mówił ksiądz Dominik Mielecki, że jego taką najlepszą cechą jest niesamowita cierpliwość. To mi się zawsze podobało. Cierpliwie będzie czekał. Zrobiłeś coś głupiego, mając 15 lat. Masz teraz 40 i myślisz, że to poszło w niepamięć. Grubo się mylisz. Jeżeli nie zostało to pojednane z Bogiem i nie zostało to załatwione w taki sposób, jaki powinno być, jeżeli zostało tylko zamiecione pod dywan, grubo się mylisz, że on tego nie wyciągnie przeciwko tobie. W odpowiednim momencie, kiedy będziesz w najsłabszym dołku swoim, duchowym, małżeńskim, kapłańskim, jakimkolwiek, on doprowadzi do twojego upadku. On chce w nas wtargnąć, narzuca swoją obecność z bezgraniczną zręcznością, wykorzystując nawet pozorne, błahe powody. Przez nasze zmysły, przez nasze fantazje, pożądliwości, jakąś utopijną logikę. On wykorzysta wszystko. Co powiedziałem? Błahy powód. Dla ciebie to jest coś błahego, głupiego, co nie warte jest nawet uwagi. Aha, ale on wie, jak to wykorzystać. Jeżeli jest niezałatwione z Panem Bogiem, wcześniej czy później on do tego wróci. Napisał John Wesley takie słowa. Podobnie jak najbardziej niebezpieczne wiatry mogą przedostać się przez małe otwory, tak diabeł nigdy nie wchodzi bardziej niebezpiecznie niż przez małe, niezauważone incydenty, które wydają się niczym, a mimo to nieświadomie otwierają serce na wielkie pokusy. Tylko raz zaglądnę, tylko otworzę. Przeksiędze, ale to było tylko raz. No coś mnie pokusiło, poszedłem, no wiecie, gdzie, no coś mnie pokusiło, no żona mnie wkurzyła. Przeksiędze, ale to było dawno, miałem 18 lat. Dzisiaj mam 40. Ale co się ze mną dzieje? Ja ciągle nie mogę wyjść z tego czy tamtego grzechu. Ciągle mnie ciągnie do czegoś. Czy to ma jakąś relację? Nie, jak księża mi powiedzieli, że nie, to tam zdrowaśkę zmówić będzie okej. Ma. I to wielką. Jest połączenie. Ja widziałem to na własne oczy. Przeżyłem to, widziałem, kiedy pracowałem z ludźmi. To naprawdę tak jest. Nie bagatelizujmy, nie odsuwajmy w niepamięć, nie udawajmy, że się nic nie stało. Musimy to załatwić. Tu wymagana jest wielka odwaga. Pismo Święte mówi tak, że szatan jest mordercą. Jezus powiedział grupie niewierzących Żydów, wy macie diabła za ojca, a pragnienia waszego ojca chcecie spełnić. Był mordercą od początku. Jan 8:44.
jest mordercą. Za wszelką cenę szatan chce zamordować ciebie. I udaje mu się dzisiaj. Widzicie, co się dzieje w tym kraju? Widzicie, co się dzieje nawet w naszej tak zwanej chrześcijańskiej Polsce? Co się dzieje w Europie? Przecież to jest po prostu dramat, ile ludzi jest mordowanych przez niego. Ja nie mówię o fizycznym mordowaniu, też. Duch jest mordowany, wiara jest mordowana. Przecież ludzie odchodzą masowo, jak to ktoś powiedział, hurtowo od Boga dzisiaj. Macie dzieci, sami widzicie, jaka jest walka. 15, 16 lat, mamo, ja już tam nie idę, nawet nie wierzę w to. To już jest hurtowo. A księża się zbierają i, o Jezu, musimy dyskutować, młodzież trzeba ściągać, no wszystko róbmy, no dajmy lampy, stroboskopy, dyskoteki w kościele, frako, może przyjdą na stadiony, bo musimy ich ratować. W ten sposób? Ściągniecie ich? Marne przedstawienia. Mają lepsze, mają profesjonalistów. Nie potrzebują dyskoteki w kościele. Szatan jest kłamcą. Jezus opisał oszustwo szatana. Diabeł nie trwa w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy mówi kłamstwo, mówi z własnych środków, ponieważ jest kłamcem i ojcem kłamstwa. Najgorsze jest to, że diabeł miesza kłamstwo z prawdą. I w ten czas głupiejesz. Ja pamiętam z modlitwa o uwolnienie czy o egzorcyzmie i mówił prawdę i kłamał. I teraz trzeba wybrać, gdzie jest kłamstwo, a gdzie jest kłamstwo. Gdzie jest prawda, a gdzie jest kłamstwo? I to jest dopiero problem. Coś jest prawdą, coś jest kłamstwem. Ale pytanie, gdzie? Taki szpec. I następny jest drapieżnik. Świętego Piotra 5:8. W liście twój przeciwnik, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając kogo pożreć. Dzisiaj wielu ludzi cierpi. Jest to tak zwane cierpienia duchowe i atak duchowy. Cierpienia duchowe, żebyście wiedzieli. Cierpienia też tylko, żeby zanim pójdę dalej. Cierpienia duchowe i atak duchowy to są dwie różne rzeczy. Cierpieć duchowo, to co ojciec Pio. Ten człowiek, jego życie to było jedno wielkie cierpienie duchowe. Ale też był atakowany duchowo. Ponieważ tysiące ludzi wyrywał szatanowi z pyska. Dzisiaj to właśnie, na tym polega duszpasterstwo dzisiaj. To nie, że przyjdzie sobie, mszyczkę odprawię, powiem tam parę banałów, idźcie sobie. I dlatego to jest, co jest. Dzisiaj trzeba wasze dusze wyrywać z pyszka szatanowi. Jak to zrobić? To jest inna dyskusja. Jeżeli ludzie w ogóle się zdecydują i chcą i powiedzą, niech ksiądz mi pomoże, bo tonę w gnoju. Ale wielu ludzi mówi, wszystko jest okej. Okay. Przecież nie ma problemu. Się nic ze mną nie dzieje. O coś się to czepia. Na mszę chodzę. Rosołek schabowy, mizerię zjem. Niedziela minęła. Jestem fajnie. Oglądam se kiepski. Nie wiem tam kogoś. I wszystko jest super. Naprawdę? Przejąłeś się tym wszystkim? Cierpienie duchowe ma miejsce wtedy, gdy Jezus usuwa z człowieka swoją pociechę. To bardzo często właśnie w życiu świętych, mistyków, ludzi, którzy walczą. W pewnym momencie jest taka chwila, kiedy Jezus usuwa pociechę, emocje, odczucia. I ludzie często mówią, że księdza, straciłem wiarę, ja już nic nie czuję. Ja muszę siedzieć doładować, muszę na jakąś imprezę duchową mieć, bo tam muszę sobie trochę poskakać i tak dalej. Muszę się doładować i tak z imprezy na imprezę, imprezy na imprezę, bo tutaj, bo tu się modlą, tu padają, tu Duch Święty. To nie o to chodzi. Może w pewnym momencie Bóg chce to wszystko od ciebie wziąć i cię przeprowadzić w tak zwaną ciemną noc. Przefiltrować to wszystko. Nie buduj swojej wiary na odczuciach, uczuciach, emocjach. I to są właśnie te wszystkie momenty, kiedy zaczynamy, mamy te cierpienia duchowe. I wówczas ataki duchowe mogą prowadzić do cierpienia duchowego również. Bo Bóg może przyzwolić, że szatan cię będzie atakował. Samego Chrystusa atakował na pustyni. Czyli atak duchowy na ciebie może być dopuszczony za zgodą Boga, aby ciebie doświadczyć. I będziesz cierpiał duchowo.
Ale Bóg chce cię jakby doświadczyć, jak to mówi, złoto w tyglu. Aż w momencie, kiedy zacznie to być prawdziwe złoto. Dziadostwo trzeba odsiać, odcedzić, a zostanie to złoto. To są bardzo trudne procesy, ale o tym trzeba mówić. Bo ludzie, jak działają cię na emocjach i uczuciach, jak ja straciłem wiarę, do kościoła już więcej nie chodzę. Ale może jakby się ktoś dowiedział, że przechodzisz przez doświadczenie, bo już jesteś już na jakimś etapie i w ten czas może szatan cię też atakować, to nie panikuj, bo tak może być. Najważniejsze jest to, że Bóg we wszystkim rządzi. Nic się nie dzieje w moim życiu bez Jego woli. Nawet te ataki wściekłe, które mogą przyjść na mnie. Na mnie ostatnio przychodziły straszne ataki. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Czasami powiedział ksiądz Pawlukiewicz, nieżyjący, już go znałem osobiście, ksiądz Piotr, znacie, pamiętacie księdza? Powiedział, czasami trzeba iść do kościoła i chce pokrzyczeć. Tak powiedział. Mi się to bardzo podobało. Niestety, te emocje nieraz są. Jesteśmy ludźmi. Weź sobie i pokrzycz do Pana Jezusa. I wiecie, że to działa? Ja to raz zrobiłem. Naprawdę działało. Chyba mnie wysłuchał, bo już byłem... Ale naprawdę są takie momenty, gdzie że trzeba zwrócić się, nie przeklinać, a zwrócić się do Chrystusa. I on też czas powie, dziecko, okej, okay, na razie ci dam dość. Wystarczy. Znowu potrzebujesz jakiegoś tam momentu lepszego. On wie, jak cię prowadzić. Ale jak człowiek nie zna, jak to działa, no to zaczyna panikować. Najłatwiej to jest nabuzować się emocjami, laserami, stroboskami, muzykami, flagowaniami. To nabuzujmy się. I tak buzujmy się od jednej imprezki do drugiej imprezki. To dzisiaj było. To, co robili na Zachodzie, to, co robili w Stanach Zjednoczonych, te wszystkie sekty różne, ewangelickie, uzdrowicielskie, takie. Przyjdź mocy, cię wzywam, tu przyjdź. No, co to jest? Przyjdź. Moi kochani, moc Boża nie przychodzi na mój rozkaz. Bo ja mam dar i On przyjdzie. Niestety wpadliśmy w wielką ściemę. Wielu ludzi w to weszło. Bo właśnie przyjeżdża uzdrowiciel, bo on ma moce, on ma dary. On będzie uzdrawiał, on na jego rozkaz Bóg będzie robił, co on chce. Największe uzdrowienia są naprawdę w ciszy. Kiedy się najmniej spodziewasz. Tak działał ojciec Pio. Czasami uzdrowienia przychodziły przez jego bardzo brutalne komentarze do ludzi. Przez jego teksty w konfesjonale. Tam nie było lania wody i nie było tam pudrowania. Kiedy trzeba było powiedzieć komuś, to poszło w pięty, brutalnie. Wynoś się z tego konfesjonału, dopóki nie zrobisz tego i tego. Dopiero szok był. Człowiek naprawiał, wracał i dopiero było prawdziwe nawrócenie. Nie trzeba, czasami trzeba być jak w ten sposób. Teraz jeszcze parę takich znaków, zanim zakończę. Kiedy jest atak duchowy? No, ja czuję dokładnie, kiedy jest atak duchowy. Wiem, kiedy się źle czuję jako człowiek, bo coś mi dolega, ale dokładnie też wiem, kiedy to coś pochodzi z drugiej strony. Bardzo łatwo się też pomylić oczywiście, kiedy człowiek nie ma dobrego rozeznania. Ale warto wiedzieć, tak parę tylko rzeczy, tak samo jak masz zawał serca. To cię może bolić, bo jest stres, ale są pewne objawy, które ci mogą powiedzieć, że masz zawał, masz wylew. Tak samo jest w życiu duchowym. Pewne rzeczy trzeba wiedzieć, że pochodzą od szatana. To nie jest zły nastrój, że się czuje, zła pogoda, szczególnie tutaj, gdzieś tam w Anglii, niż jakieś pełnia księżyca. Wczoraj się modliłem o dzisiejszy wieczór. Dokładnie się obudziłem o 3 w nocy. Dokładnie 3 w nocy. 3:00 było na liczniku. Można powiedzieć, no, natura wzywała, nie? A można powiedzieć, 3 w nocy? To troszeczkę dziwnie, że akurat o 3 w nocy godzinę nie mogłem spać. Nie wiadomo dlaczego. Byłem zmęczony, nie mogłem zasnąć. Ja mówię, czy to coś ma wspólnego z dzisiejszym wieczorem? Pierwsza rzecz to jest
taka rzecz, kiedy jesteś pod atakiem. Utrata pragnienia życiowego, pragnienia duchowego życia. Odwrócenie się od tego, co Bóg chce zrobić w moim życiu. Pamiętajcie, najważniejszą rzeczą jest to, zapytacie, co Bóg chce w moim życiu. Jaki jest cel tego mojego jednego krótkiego życia? Robienie czegoś z obowiązku. Szczególnie to jest w kościele. No idę do kościółka, prawda? W niedzielę. Idę, odklepię, pojadę do takiego kościoła, takiego. Ale czy ja to robię z pragnienia? Czy ja żyję tym? Czy ja się przygotowuję do wyjścia do kościoła, do niedzielę na mszę? Czy ja tylko jadę, bo muszę? Bo jest niedziela. Ale potem widzimy, że nie ma tego czegoś, prawda? Że tracimy to wielkie pragnienie duchowe. To jest bardzo ważne. Nie mam pary. Zaczyna się coś dziać. Czy nie jestem czasem pod atakiem szatańskim, który zniechęca mnie do wszystkiego, co jest duchowe. Plus jeszcze mi da pełno różnych YouTube'ów, innych gadek, tak prawda, przeciwko Kościołowi, temu. Człowiek się zniechęca. Właściwie to wsiora w nowo właśnie to jedno wielkie dziadostwo. Nie ma sensu. Dlatego ludzie odchodzą. Pustki po kościołach, w wielu miejscach. Czyli utrata pragnienia tego życia duchowego. Następnie bardzo ważne jest, że zmęczenie też emocjonalne. My mamy wszyscy swoje emocje. I emocje no, muszą być. Ale kiedy na przykład może być tak samo demoniczna depresja. Ile dzisiaj ludzi w tym kraju ma depresję? Są olbrzymie kolejki. Wszędzie ludzie, zakłady psychiatryczne są pełne. Ludzie, młodzi, 18, 15, 25 lat, mężczyźni. Wszystko w depresji, jak jakieś szaleństwo. No to najłatwiej chwycić się, no to se popić trzeba. No to już wyższa półka narkotyki. Albo wchodzimy w pornografię, no trzeba się rozluźnić. Ale tu nic nie działa. No życie łykamy, każdy lekarz da nam pełno pigułek. Ale czy można wziąć pod uwagę, może być demoniczna depresja. Szatan może spowodować depresję. Ja tu widziałem na własne oczy. Oczywiście tam, gdzie są kliniczne depresje, to jest co innego. A najgorsze, jak jest to pomieszane, jedno z drugim. W ten czas to, co tu dalej robić? Z jednym pomożesz, drugie się odzywa. Dlatego nie wolno doprowadzić, bo nieleczona depresja demoniczna prowadzi do depresji klinicznej, bo to jest wszystko połączone. Życie duchowe, cielesne, emocje, ciało, wszystko to, mózg, to wszystko jest razem. Tylko nie wolno tego lekceważyć, ten atak demoniczny. Również zmęczenie fizyczne. No ktoś powie, no, jesteśmy zmęczeni. Oczywiście. Zmęczenie fizyczne ma różne podłoża. Ale pamiętajmy, że jesteśmy duchem, duszą i ciałem. To jest wszystko połączone. Jeżeli moje ciało jest słabe, to pozwala rzeczom dostać się do mojego umysłu, a na to pozwala rzeczom negatywnie wpływać na mojego ducha. Może być też zmęczenie spowodowane, coś dzieje się z moim duchem, coś jest nie tak. Tego wam żaden GP, żaden lekarz nie powie. To nie jest ich działka. Mało tego, mało który ksiądz wam o tym powie. O tym się dzisiaj nie mówi. Następna rzeczą to jest przekierowanie na inne tory. Szatan jest tak sprytny, że ty jedziesz, załóżmy, jak pociąg, jakimś torem. Ale on w pewnym momencie cię przekieruje delikatnie, czyli będziesz jechał w tym samym kierunku. Wydaje ci się, że jedziesz dobrze, ale jedziesz już nie tym właściwym torem, tylko tym obok. Ten jedzie dalej, a ty jedziesz na ślepym tor. I on cię tak przekieruje, tak to zrobi sprytnie, że się nie zorientujesz. Niby wszystko jest dobrze. Jak to mówią piloci, już kiedyś wspominałem. Perfekcyjny lot w kierunku miejsca katastrofy. Czy się wszyscy dzisiaj co błądzą? Ci wszyscy, którzy zrobili z siebie wielkich gurów, przewodników, nieraz duchowych. Kiedyś dobrze musieli zaczynać. Każdy z nas. Przecież jak ktoś kiedyś, chyba nie wiem, bierze żonę i ją kocha, kobietę czy kobieta męża, no przecież kiedyś kochali się, no przecież nie wyszli za siebie z nienawiści. Każdy miał plany na dzieci, na małżeństwo, na karierę. 2 lata łupu-cupu, 5 lat nie ma. Każdy ksiądz, przecież chyba idzie do święceń,
no z jakimś wielkim postanowieniem idę, bo przecież chcesz ludziom służyć. Coś potem walnęło. Coś się nie poukładało. Diabeł wiedział. No to jest następny problem. Ale tylko wam mówię, trzeba uważać. Bo ten człowiek, który był 5 lat czy 6 lat zaczynał, mówił bardzo dobrze, dziś może mówić totalne głupoty. Ale nam się wydaje, że to jest dalej ten sam człowiek. My jesteśmy tak zaślepieni, że potem tylko... Tak, wspaniale. Nie mogę bez ciebie żyć, ojcze, czy tam jakiś inny. A diabeł się śmieje. To już nie ten sam człowiek. On już jedzie bocznym torem i cię chce również tam wziąć. I również następnym tam, takim rzeczą jest, że oderwanie Boga, od wzroku od Boga, a przekierowanie na inną rzecz. No dzisiaj to jest kasa. No nie ma człowieka dzisiaj na świecie, który by się nie martwił. No wiemy, no trzeba się martwić, bo trzeba żyć. Dzieci do szkoły wysłać, ubrać, wykarmić, zapłacić rachunki. Ale diabeł bardzo dobrze wie. Dzisiaj to wykorzystuje. Pierwsze było zaślepienie. Bierzcie wszyscy kredyty, budujcie większe chałupy, biznesy. A dzisiaj kredyt za kredytem, ludzie toną. No co z tego, że chałupa stoi, mury, 4 samochody, biznes, jak to wszystko miliony kredytów. Bierzcie, bo on wiedział, że to się skończy katastrofą. I panika. I tu, i tam u nas, i wszędzie. I ludzie dzisiaj nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. I teraz co? Przychodzi zmartwienie. Będziesz się martwił. Zaczynasz podejmować głupie decyzje, oparte na sposobności, a nie na łasce Bożej. Człowiek zaczyna się szamotać, działać na własną rękę, trzeba się ratować. Przecież wiadomości są coraz to gorsze. Wiecie, kiedy jesteś najbardziej podatny na działanie szatana? Są dwie pokusy. Kiedy albo nie masz nic, albo masz wszystko. Albo kiedy jesteś dziadem, przeważnie ponieważ zrobiliśmy z siebie dziadów, i w ten czas chodzi rozpacz, złorzeczenie, na Boga również, albo mamy wszystko. I w ten czas przychodzi, to ja jestem Bogiem. Kto mi podskoczy? Jezus jest fake, jak ostatnio czytałem. Jesus is fake. To ja jestem, ja stworzę mięso bez mięsa, ja polecę, ja zrobię, ja wszystko my dzisiaj możemy zrobić. Zobaczcie na tych wielkich ludzi tego świata tak zwanych. Oni myślą, że już wszystko zdobyli i zdobędą każdego z nas. Że nas wszystkich przerobią. To jest temat bardzo duży, nie? Po co mi Bóg? Ja jestem Bogiem. Następna taka rzecz ataku, żeby wiedzieć, to jest osłabnięcie życie modlitewne. Może tu do was mówię, jesteście tą elitą wybraną, która się odskła i dzisiaj prowadzi tą walkę. Ale zobaczcie, co się przeciętnie dzieje. Kto się dzisiaj modli? Przecież ja do kościoła chodzę, to nie wystarczy. Kowalski nigdy nie chodzi do kościoła, jestem lepszy. Ale tak naprawdę, czy się modlisz? Ja nie mówię o paciorkach. Czy naprawdę modlisz się do Boga? Jadąc samochodem, tą dziesiątkę różańca, parę słów od siebie, zacząć żyć, zacząć dzień od znaku Krzyża Świętego. Nie przekleństwa, kurczę, do roboty, do szkoły, niech to wszystko trafi. Życie modlitewne słabnie. To jest bardzo. Jezus powiedział, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokusę. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. To ciągle jest aktualne. Wiesz, kiedy jest upadek księdza? Kiedy się przestaje modlić. A resztę to idzie jak burza. Kiedy przestajesz się modlić, zatykasz drogę łączności z Bogiem, następuje krach. To jest zawsze pierwsza rzecz. Zaczyna być brak modlitwy. Następna taką rzecz ataku szatańskiego to jest poczucie przytłoczenia i bezradności. Czujesz się przytłoczony okolicznościami. Pozwalasz na to. Bo nie popatrzysz na życie, na przykład zaczyna się nowy dzień, ruszam ręką, nie mam wylewu, mogę chodzić, mogę myśleć, mogę wstać. Zaczyna się dzień od samoprzekleństwa. Och, jej. Oj, i tak dalej. Przytłacza cię coś. I to jest ten czas bardzo, bardzo niebezpieczne. Wszystko nas przygniata. Taki globalny atak, globalny z mediów, z wszystkich stron. Idziesz do jakichś kolegów, kumpli, gdzieś ten, wszyscy narzekają, wszyscy się martwią. Diabeł wie,
że atakuje twoją psychikę, uzależnia cię od tego, zamartwienia, tego przytłoczenia. Jeżeli zaczyna cię coś naprawdę przytłaczać, nie o to chodzi, żeby się niczym nie martwić, bo jest dużo dzisiaj do martwienia z rzeczy sytuacji, ale jeżeli zaczyna to przytłaczać i zaczyna to być stylem twojego życia, uważaj. On wie, gdzie cię chwycić za gardło, gdzie jest twój słaby punkt i będzie tak to długo robił, dopóki cię nie wykończy. Mówi Pismo Święte następną rzeczą. Odwlekana nadzieja przyprawia serce o chorobę. Odwlekana nadzieja. Kiedy tracimy nadzieję, następny szatan atakuje naszą nadzieję. Jest taka beznadzieja, że już właściwie iść, jak to mówią, być online, nie? Widziałem jakiś rysunek, nie? Jak w biurze sprzątaczka mówi, o, szef jest teraz online, a on wisi, nie? Na lampie. No iść się tylko powiesić. Słuchajcie, czasami gdzieś człowiek i ja idę i już unikam towarzystwa, gdzie jest non-stop beznadzieja. Wiecie, co się rzuca na mnie? Bez przerwy już nie ma żadnej nadziei. I naprawdę szatan wie. Wróg może sprawić, że przestaniesz żyć wiarą, a żyjesz beznadzieją. Nawet jeżeli jest trudno, to zawsze jest wyjście, dopóki możesz coś zrobić. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Nawet jeżeli po ludzku życie moje się zmieniło drastycznie i mi się wydaje, że to już jestem kaput. Ale tak naprawdę Bóg może do mnie coś przez to mówić. Straciłem to, co dla mnie było najcenniejsze. Ale może Bóg do mnie mówi, no stało się. Ale szatan wie, zaczynam atakować to, że tracisz nadzieję. Następna rzecz to jest powracają stare nawyki i styl życia. Szczególnie to jest bardzo ważne u tych nawróconych. Przez księdza nawróciłem się 2 tygodnie temu, 30 lat do kościoła nie chodziłem, ksiądz musi mi pomóc. I potem tak, spędzasz z taką osobą, to wszystkie te bagno wychodzi, te 30 lat dziadostwa, oczywiście bez Boga, rozwiązłości wszystkiego. Hurra, jestem nawrócony. Teraz biegam, robię tutaj. Za chwileczkę, 3 miesiące później, jak to mówi Pismo, wraca świnia do swoich wymiocin. Księdza, straciłem wiarę, to nie ma sensu. Diabeł również działa poprzez to wszystko, co stało się w twoim życiu. A pamiętasz, jak miałeś 15 lat? Pamiętasz, że to miałeś 23 lata? Uważasz się teraz dobrego męża? A ile przeleciałeś kobiet w swoim życiu? A ile ta jakaś aborcja była? A tu miałeś jakieś dziecko nieślubne? A teraz uważasz się za jakiegoś wielkiego świętego? I człowiek się łamie. Każdy z nas ma coś na sumieniu. Każdy! Jeśli macie takie uczucia, żebyście chcieli coś zmienić w życiu, nacisnąć ten guzik i powiedzieć, wymazało się, jestem teraz mądry, wiem, co zrobiłem, zaczniemy od nowa. Niestety nie da się wymazać z pamięci. Z Bogiem możemy zacząć od nowa, ale diabeł będzie działał na wszystkich starych rzeczach. Będzie atakował z przeszłości rzeczy. To jest bardzo często widziałem. I ostatnią rzecz, żeby was już nie nudzić, to jest atak oderwania się z relacji z Bogiem. O to mu wszystkim chodzi. Skończ z tym zabobonem, skończ z tym Bogiem, skończ z tym chrześcijaństwem. Przecież zobacz, ile ludzi tu żyje, milionerów, w życiu w nogi w kościele nie mieli i dobrze im jest. Żyje 96 lat, nie? Nic mi nie brakuje, a ty widoku do tego kościoła chodzisz i wszystko masz pod górę. Jemu o to chodzi, żebyś zerwać z Bogiem, żebyś wreszcie powiedzieć, nie chcę tego. To musi być straszna decyzja, ale dzisiaj ludzie podejmują takie decyzje. Jak się dzisiaj chwalą, ile dzieci nie chodzi na religię, ile dzieci bluźni, prawda, i tak dalej, ile młodzieży, jak to jest cudownie, że Polska wreszcie wchodzi do Europy całą parą, stajemy się jak te inne kraje. No rzeczywiście gratulacje, nie? Tak samo wycofujesz się z życia religijnego, z parafii, z ludzi jakichś wartościowych i ten czas diabeł cię kieruje do jakichś dziwnych kumpli, ludzi, często do stolika, łączy tylko przekleństwo, kieliszek, jakieś takie rzeczy. On od razu cię przekieruje. Zostaw tych, co są wartościowi, ale idź do takiego towarzystwa. Ja ci dam,
bo będziesz samotny. Ale ja ci dam takie trochę inne. Nagle się ludzie zjawiają nie wiadomo skąd. I przychodzą i mówią, o wiesz, jakiego fajnego nowego kumpla mam i tak dalej. Ile ja widziałem sytuacji, że ten kumpel potem się okazał, niestety pracował dla tej drugiej strony. I zaczęły się dopiero cyrki. Dopiero cię chwycił, wszedłeś w to i rozbija się małżeństwo, kościół się kończył. No niestety to jest kilka takich działań. Pamiętajcie jedno, na koniec powiem, nie zniechęcajcie się. A wiem, to jest łatwo powiedzieć. Nie myślcie, że ja nie mam problemów. Nie myślcie, że moje życie to jest takie ach, och. Im bardziej człowiek chce być bliżej Boga, tym bardziej ci się wydaje, że jesteś dalej. Ataki następują jeden za drugim. Ze wszystkich kierunków możliwych. Ale trwajcie mocno przy Kościele. To, co powiedział kardynał Newman, święty tego miejsca, tego kraju. Najważniejszą rzeczą, i to jest chyba teraz na te czasy, jest to, co kiedyś jeszcze mówiłem, jest pewność wiary. Nie wolno ci wątpić w to, co Kościół przynajmniej do tej pory nauczał. A jeżeli nawet ktoś będzie chciał coś zmienić, to za tym nie idźcie. To, co Kościół do tej pory nauczał, miej tą pewność wiary, że tak samo wierzyli chrześcijanie w 100 roku, w 500 roku, w 1500, w 2022. To jest ta sama wiara, te same prawdy. Nie dajcie sobie szatanowi wmówić, że musimy się pozmieniać, bo świat się zmienia. Widzimy, co się dzisiaj dzieje, jakie wiadomości przychodzą. Ja nie wiem, może zostaniemy postawieni pod murem w przyszłym roku i powiedzą, słuchaj, trzeba wybrać teraz nowoczesność, nowe spojrzenie. Wiecie, na jakie sprawy, o czym mówię. Nowe! Błogosławcie wszystko, bo przecież oni wszyscy się kochamy, Bóg jest miłością. A ty powiesz, nie. Grzech jest grzechem i tak nie będzie. I będziemy musieli dokonać bardzo mocnego wyboru. To naprawdę idzie. Przygotujmy się. Dlatego chciałbym, żebyście byli mocni w wierze. Żebyście nie dali się zwieść dzisiaj szatanowi, który działa z wielką mocą. Przegrany jest. Bóg zwyciężył. Ale dopóki świat się kręci, walka trwa o każdą duszę. I dlatego dzisiaj najważniejsze jest, żeby każdy z was wybrał i trwał, nawet jeżeli są łzy, chociażbyście leżeli tutaj na podłodze i płakali, wyli z bólu, pamiętajcie, że nie jesteście sami. Diabeł będzie was deptał, będzie was pluł na was, będzie wam nasyłał swoich ludzi, będzie się w rodzinach waliło. Pamiętajcie, jeżeli stoicie w prawdzie, jeżeli nie macie sobie nic do zarzucenia, to w ten czas nie tknie was. Będzie wył nad wami, będzie warczał, będzie ci mówił, kim ty jesteś, nazywał cię po imieniu, bluzgał, przeklinał. Ale pamiętajcie, nic więcej nie może zrobić. Sprawa jest jasna, ponieważ jeżeli powiedziecie Bóg, Pan mój i Bóg mój, szatan od was ucieknie. Czy chcecie wyrzec się szatana? Wszyscy z nas. Dlatego już was więcej nie będę nudził. Temat jest jak rzeka. Nie jesteście jeszcze zanudzeni? Wy siedzicie, a ja stoję. Widzicie, to nie jest tak łatwo.